elo, Majka Majewska. Erwin, ty dalej zapewniasz usługi duszpasterskie, potrzebuję rozgrzeszenia. O kurwa. No, także słuchaj, słuchaj, za minutę masz... Nie uderzaj mnie. I ogarniemy. Jak mnie uderzysz... Czekaj, miałem tego nie zrobić. Bo kurwa. No to w takim razie waflu też uderz. Ja tylko po niej powtarzam. Ja tylko po niej powtarzam. Przeprosić mnie w trybie na... Piłem furę, Erwin. O, i którą? No, aha. A jak, którą, pomyśl, którą mogłem kupić. A powiedz, jakie ma kule odporne, o, szyby może kurwa. Są. Widzisz te płyty pancerne po boku? Ej, zajebiste! A wiesz, że to ma jeszcze zagłuszacz sygnału rakietowego? Jeszcze wmontowany? No way, przejedziemy się? O, dobra. Tak mruczy, człowieku. O kurde! Dwu tu. No, jak to jedzie? Nie no, teraz to się reprezentujesz. A ile kosztowała? 35 tysięcy. Aha. To jest malutko. True. 35 to jest mało, ale 38 400? Kurwa! To już jest, to jest trochę pieniądza, nie? No tak, to jest bardzo dużo. 103 tysiące różnicy? No człowieku, nie, ale 35 faktycznie, no to jest mało, nie, no. Wszystkie pieniądze moje wydałem na ten, jestem biedny, kurwa. Kurwa, to wczoraj byłem akcja, a czy ja bym był w chuj bogaty, gdyby nie kasyno? No tak. Jakbyś określił swój humor dzisiaj, bo nie wiem, jak bardzo możemy zacząć od początku. Czy ja jestem puci? Nie, czy jesteś Gucci-fiuci? Gucci-fiuci? Ja jestem taki bardziej Labo-chan. Labo-chan! Ale to się mówi Labo-sensei. Bo Enbinku... No, zapierdol jej. Nie, ja z tyłu siedzę. Dobrze, Sigma, wyjebane. Tak. Równouprawnienie, też można zajebać za taki żart, jak najbardziej. Bo się trochę rzeczy w nocy odjebało. Equal rights do dostania w mordę. Dobra, no. Trochę rzeczy się w nocy odjebało. Co? Troszkę, dużo. Dobra. Jakich? O, chcę ratować pożar, och. Przy wózku doczepiona kartka z napisem. Co to jest? Erwin, jak chcesz nam to wytłumaczyć? Przy wózku jest kartka. Dziękuję ci, Erwin, za nas z Liberty. Niestety nie mam finansów, aby dalej zajmować się naszymi pociechami. Proszę zajmij się. Juch, buch, duch i much. Kocham cię, K. Nie, źle odpierdoliłeś. Co odpierdoliłem? No a co? Zobacz tą kartkę. My czytaliśmy. No dzisiaj i co? W nocy, bo to nie ma opcji, nie ma opcji, że mam dzieci. Co ja kurwa, jeszcze sobie zaraz BMW kupię, kurwa ty. No nie ma opcji. Carbonara? Ka? Boże. Ja nie lubię ludzi Carbonara. Oni i Taylor, oni latają sobie 10 razy dziennie samolotami, a ja męczę się z jakimiś anymi nakrętkami przy butelce, żeby być ekonieźle. Randgold! Ej, dobra, przyczepiane nakrętki, to jest taki syf, to akurat true. Ale kopcielo, słowem się nie odzywa. No co? Nie, no nie, pomówienie. Pomówienie, szanowni państwo. To nie twoje? Pomówienie. Oczywiście, że nie. To musimy to oddać. To oddajmy, do okna życia. Jedziemy z tym kurwa na szpital i przy okazji zafakturujemy kurwa. Nie ma opcji. No co kurwa, Erwin? Ale wózek fajny. Ale tak na prawo i lewo? Się kłócić? Prawo. I lewo? Po pierwsze, weź już waflu pocałuj laboranta. Po drugie, no, zajeb mi kurwa za ten tekst. No, uderz mi. Boże, nie chcę się slap. Nie, proszę bardzo, nie ma problemu. Slap mi do tego. Nie mam pojęcia, kto tutaj zostawił, niemniej jednak nie znam nikogo na K. Mam być szczery? Nie słuchałem się nawet. Dobra, szczerze, kto jest na K? Są dwa ważne tematy. Proszę, i Kimstar, to Kimstar. I ja to... i Pierre mamy dwie rzeczy. Proszę bardzo. Tylko nie wiem, czy jesteś gotowy. Czy może najpierw od luźnych rzeczy zacznijmy? Czy nie? Czy tak? No nie no, wylećmy z bomby od razu, bo no mnie ten temat grzeje. Proszę bardzo. Ale co, najpierw siwa, czy najpierw moje perypetie? Najpierw panią na K, później twoje, bo to twoje są ważniejsze. Dobra. Bo to ekipowe, a tam ta szmat... Przepraszam bardzo, rura to przegięło, nie? Power. To ja może powiem. Proszę bardzo, proszę bardzo. Spotkałam się wczoraj z takim gościem, który mi mówi, że dwóch moich kolegów obraca Kylie, taką siwą laskę.
I ja mówię, jakich moich dwóch kolegów? I że ona jest taka oburzona, że dwóch ją tak silnie podrywa. I powiedziała, że jednego nazywa siwym chujem i że jest to Erwin, a drugi to jest Pier. I że wypisujecie na niej na Sparku cały czas, co sekundę. I ja mówię, ty, no nie ma chuja, bo mi to nie pasuje ani do Erwina, ani do Piera, żeby krzywdzić jej na Sparku do jakichś las. Jechanka z nią. Ale, czekaj, ale słuchaj, wiecie, co wzbudziło moją największą już takie, że okej, okay, no, dobra, kłamiesz? No, no. Powiedziała mi tak, no, ona się chwaliła, że znani ludzie do niej piszą. No, powiedziałaś, że ty ją i Pier, że obydwoje ją podrywacie i że tak usilnie i że co sekundę jej tam odpisuje Pier, ty też. Ty odpisujesz jej, Erwin? Nie wiem, jak u laski chodzi. Ona do mnie na Sparku napisała 25 wiadomości, ja jej 4, nie? Ale jaka Kylie? Czekaj, sprawdzę no, Sparka. K-A-L-E, blondyna taka. K-Y-L-E. Siwa. K-Y-L-E. Napisałem do niej siema, bo każdy z kim mam mecza pisze siema, a ona tak, no hejka, co tam? Co tam u ciebie? Ja lecę spanko, dobranoc. No. No to ona mówi, że wy ją podrywacie oboje i że chwaliła się, że ma znanych ludzi na Sparku. Okej, nie jestem znany. A teraz bardziej poważna sprawa. To sobie proszę bardzo. Okazało się, że Felipe ma problemy psychiczne i że bierze leki. Okej. I dlatego czasami odpierdalało mu tak, jak mu odpierdalało. I stwierdziłam, że dobrze byłoby wiedzieć, czy on fejkuje z tym, że chodzi na terapię i bierze te leki, czy nie. Okay. Bo się po prostu martwiłam. Leki. I stwierdziłam, że knujemy małą taką sytuację, złota rybka, w której... Złota rybka. To była akcja pod kryminem Złota rybka. I pomógł mi w tym pinki i wafelek. Okej. Powiedzmy, że mam kolegę i ten kolega jest bardzo spoko i jest gejem, dodam, żebyście mi nie mówili, że się puszczam. I umówiłam się z nim na molo i Waflu miała dać znać, że ja jestem na tym molo na randce. Siema, Wrubel! Waflu do niego zadzwoniła i mu powiedziała. I Felipe chyba nie bierze tych leków, bo wpierdził się z kosami na to molo. My tam też mieliśmy noże, więc powiedzieliśmy, że go nie porywa, bo nie chcieliśmy, żeby skrzywdził jakby taką niewinną osobę. Po prostu to miało być sprawdzenie. Tylko, że jak już sytuacja się rozwinęła, ja się z nim pożegnałam, odwiozłam go na szpital, bo jestem miła i tak dalej, to on poprosił Barta albo kogoś tam o podwózkę od nich. Oni go wywieźli i połamali mu palce i zrobili mu niemiłe rzeczy i może Pier przejmie dalej. Pier? No, później to w ogóle ambaras. Moim zdaniem, no, to tak być się może. Była sytuacja, że nagle Heidi dzwoni do Felipe z klubu, a Felipe mówi, że jest zajęty. Ale dziwnym trafem ten kolega gej nie odbiera. No to co, no to się zebraliśmy i jedziemy. Przepraszam tylko, przepraszam Pier, mogłabyś Waflu stanąć tyłem do ściany tej, gdzie jest Tomeczek? Będziemy oglądać dupę Waflu? Nie, właśnie chciałbym, żeby laborant nie oglądał. Nie, no stań normalnie do nas. Bo tak stałaś, wiesz, tak, że laborant tutaj sobie miał, wiesz, podziwiał. Na spokojnie, proszę bardzo, Pier, kontynuuj. No i case jest taki, że no co, no Felipe jest, można powiedzieć, niedawno to przyleciał do Ameryki, więc on nie zna zbytnio miejscówek tortur. Ale tortur, w sensie z takich spotkań, więc pojechaliśmy na winiarnię, no i chcąc, nie chcąc, Felipe tam był. Bo tam byliśmy z Zakiem i z nim. I uwaga, Felipe miał tego gościa przywiązanego do krzesła, jeśli dobrze pamiętam, połamał mu palce i tam go w ogóle steroryzował, tak. Że chłop się jąkał. Tak. No i ach, Felipe nie do końca wiedział, że my tam jesteśmy, przybraliśmy to z dachów. No i przyszedł moment, gdzie on dzwoni do Heidi i chciał, żeby Heidi tam przyjechała, no ale Heidi była na miejscu. No to z Heidi z nim tam pogadała. Tu może Heidi strącić kilka słów teraz a propos tej rozmowy. No ja mu powiedziałam, ja tam wbijam i mówię tak, słuchaj Felipe, zawsze będę krok przed tobą. No i ogólnie to case jest tego taki, no że ja na przykład osobiście uważam, że to nie może być tak, że Felipe się cały czas, że tak powiem, tłumaczy tym, że nie wziął leków, no. No Felipe działa strasznie, no, na niekorzyść, jak widać, naszego imienia, nie? Bo gość, Felipe generalnie, wydaje mi się, to jest tak, bo on to powiedział wczoraj otwarcie. On kreweci na masową skalę, to są jego słowa. Kreweci na masową skalę do Heidi, no ale on działa na strasznie, na złe imię, jak widać, nasz tu wszystkich. A mi mówi, że bierze leki, że się tylko przyjaźnimy i że on czai, jak wygląda sytuacja, a potem się umawiam z jakimś chłopakiem i on go porywa i go krzywdzi. No i poszła decyzja wczoraj, żeby po prostu przelał mu tam $1000 na leczenie tego medyka. Ja powiedziałam. I miał go przeprosić, ale no nie chcieli się podejmować zbytnio decyzji wobec niego, no bo też wiadomo, no nie ma co podejmować decyzji, znaczy można byłoby, ale no wiadomo, no lepiej przegadać to w większym gronie. No i moim zdaniem, no trzeba mu wymyślić jakąś, nie tyle nawet co karę, tylko
No jakoś go... Znaczy, trzeba z nim przede wszystkim pogadać. A to nie jest dobrze, że jak on ten, że jak Kane się z kim spotkała, to on mu ręce połamał? No właśnie. Czemu to jest złe? Dawno mnie tu nie było, Elon Stary, a Heidi się spotyka z gościem 3 minuty wcześniej spotkanym, po 3 minutach już kość ma łamane palce? No to trochę no ta, to bo nie? Wiesz, bo Heidi ja z nim kręci. Aha. No z Felipe. Z tego, dobra, ale z tego co wiem... Ekspert, to będzie taka gadka właśnie. Nie kręcę sobie, dobra, bo mnie teraz zdenerwowaliście. To musi być jasne ekipowo. Ja nie kręcę z Felipe. No jak kurwa nie? No ja mu tłumaczę, że my się tylko przyjaźnimy, ja z nim nie kręcę. Pierre jest świadkiem tego, ja nie mam bo Pierre tak słyszał niejednokrotnie naszą rozmowę, gdzie ja prowadziłam w sensie taką rozmowę, że my nie kręcimy ze sobą. Ja oglądałem dokument o kartelach na Dominikanie albo Kubie. Chyba na Kubie. No, czy to była Dominikana? Nie, to było Haiti! Co ja kurwa biorę na jakiejś Kubie? To było Haiti. No i tam jest kartel. I generalnie jak jesteś porwany, to zależy, gdzie kurwa trafisz, w czyje ręce. Jest jakiś Honjemu, jak do niego trafisz, to raczej masz luz, ale jak trafisz do takiego blondyna jednego, to prawdopodobnie nie wyjdziesz ze wszystkimi kończynami, no nie? I to jest trochę pojebane, bo nie dość, że kartel cię porywa, jedziesz więźniarą do kartelu, to jeszcze masz loterię, kto cię będzie kurwa pilnował, wiesz o co chodzi, no nie? I to trochę jest tutaj, że wiesz, możesz trafić na kogoś spokojnego, a może trafić na Felipe, który jest jakiś pierdolęty człowiek, on musi leki brać. To musi, no, nie może tak krzywdzić ludzi niewinnych. Ale właśnie... Ale no niewinnych, trochę Heidi go wpierdoliłaś na minę. Tego chłopa. No to kurwa trochę go sprawdziłam. No właśnie! Ale, dobra, żeby nie było też, że ja jestem jakimś chłopem niemiłym. Pinki i Waflu potwierdzą, on cały czas mówił, że on ma w tym luz, że on w ogóle ma w Ale wyjebane. Słuchajcie, nie, inaczej. Felipe to jest zakochany po uszy facet w Heidi. A mi powiedział, ale... że nie jest już. Okej, okay, no spoko. No okej. Okay. Niemniej jednak był. I teraz no, Heidi Bunny, wiedząc, że Felipe 2 dni temu zlecił laborantowi w trakcie tortur ucięcie komuś języka, a Heidi Bunny 2 dni później pozoruje randkę z jakimś niewinnym typem i jest wielkie halo, że Felipe coś tak odjebał. No to kurwa, biedny Chuck w takim razie. Ty go po prostu wjebałaś na minę. Czyli nie chcemy mieć takiego chorego pojeba, który chodzi po mieście? No właśnie, fajnie. Jak Felipe, fajnie jest mieć taką osobę. No i plus, on tego nie robi losowym osobom. Zauważcie. No, dlatego... Zauważcie, okay, że to nie jest tak, że na przykład ktoś mu na binie sprzeda wafelka za kurwa $2 więcej i on nagle obcina komuś palce. Bo wtedy to byłoby, ej, dobra, Felipe, ty kurwa, chyba nie możesz tak chodzić, wiesz o co chodzi. Wafelki są na binie? I teraz chodzi o to, że gdyby on na przykład, wiesz, jedziesz samochodem i ktoś na przykład, nie wiem, splunął gumą na kurwa chodnik i nagle wychodzi z samochodu Felipe i mówi kurwa, że obcina komuś język za to, że tak zrobił, no to wtedy to jest lipa, no nie? Moim zdaniem jest dobrze mieć takiego tygrysa nieupilnowanego na smyczy, ale zawsze można tą smycz dać. O no, smycz to nie jest głupie, no, co Erwin powiedział, to nie jest głupie. To jest W ogóle powiedziała mi Naomi, że jakbyśmy chcieli, może nam udostępnić pumę na jakieś tortury albo na jakieś przesłuchanie. Ale my mamy tygrysa. Puma zajebuje. Puma zajebuje. Mój ptak też może zajebać. Na jedno ugryzienie. Słyszałaś, Waflu? Jego ptak też może zajebać. No, mój Boże. Ale co kurwa była w telefonie i nie słyszała, co powiedziałeś? Na chuj się prujesz teraz, chwila. Tylko zapytałem, czy słyszała. Nie, dobra. Ale przecież ona była w telefonie i chciałem tylko, żeby słyszała na pewno, no nie. Dobra, czyli już nie można się upewnić, że każdy wszystko słyszał. Dobrze, przepraszam, moja wina, jak zwykle, klasik, kurwa. Ale uwaga, trzeba ten dzień zapisać w kalendarzu. Ciekawe w ogóle, czy on wyszedł i się obraził, czy poszedł po RPGa i zaraz tu wróci. Czekaj, zobaczę. O, no, Waflu, zobacz, oczywiście. Ja pierdolę. 30, Erwin nie było ani razu. Dzień dobry, Maju. Cześć, Dia. Słucham was. Maja, chcesz najpierw ty swój temat załatwiać, czy ja swój? Ja muszę prywatnie. Prywatnie? Znaczy nie tak w takim stopniu. Mhm. Bardziej duchowo. Pojedziemy do zakonu, Tak, a ty, ja Dia? Słucham. A ja, sytuacja jest taka, bierz sobie wafla. Ja już nie chcę więcej od wafla. A czemu? Może mnie pracować. Czemu? Zraniła moje uczucia. Tak? Tak.
Gdzie Maja z butami na kanapie myta była dwa dni temu, no? A to jest tak, że laborat leży na tej kanapie? To i tak już brudne jest? On leży tu? No to jest brudne. Labo leżał tutaj, tak, jak no najbardziej. To jest brudne, to już trzeba i tak umyć. Ja nie mogę, boję się usiąść teraz, widziałeś... on tu leży czy nie? Nie, 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 nie leży, nie leży, leżał, leżał. Widziałeś kiedyś laborata pod prysznicem? Kurwa, i bez kitu, Labo się chyba nigdy nie mył. A on nie ma jakiejś tam wewnętrznej myjni tam w tym swoim stroju? Wewnętrznej myjni, a co to i co ty, Diad, bo jest mi do laboranta, no i widzisz. Laborat. Czemu podsłuchujesz prywatną rozmowę, laborat? Porobiłem sobie jedzenie i słyszałem wszystko, przeprosiłem w tym momencie. Przeproś go, przeprosz, no to musiałem przeprosić. Spokojnie, spokojnie. Aby jeszcze laborat? Spokój się, kurwa. Laborat. No, odsuń się ode mnie, chcę wyjść. Ty robisz. O, jeszcze przychodzę. Nie jestem na szefa. Przechodzę. Kogo? Dobra, a o co chodzi z Wafel, bo nie rozumiem. A, bo ty ją chciałeś zatrudnić? I co, a nie, dlaczego nie chcesz jej? Ja je zatrudniłem, no, ale sytuacja była taka, że wiesz, ona chciała coś więcej robić na sklepie niż tylko sprzedawać. Więc wziąłem sobie ją na testy. Tak samo jak jeszcze dwie inne dziewczyny. Mhm. Finalnie dzisiaj miała takie, jakby powiem, prawie ostatnie zadanie. Okej, okay, jakie? No i musiała zabić jedną osobę. Okej. Okay. I powiedziała mi, że no niestety nie zabije jej tej osoby, bo według niej ta osoba jest niewinna, ale jakbyś ty ją o to poprosił, to by zabiła. Sigma! Okej. Okay. Więc skoro ty masz już lojalną osobę, to po co mi jest ta osoba, skoro wiesz, że nie będzie wobec mnie lojalna? Nie rozumiem. Ty, ja myślałem, że to jakaś rekrutacja kurwa do sklepu na kasę, a nie kurwa. Mamy lód? Mamy. A co? Przecież się. Klękaj. Dia. Żartuję, żartuję. Nie no, mamy chyba w lodówce, nie ma? Właśnie nie ma. To jak nie ma lodu, to nie ma, to w takim razie. Co ty masz? Co się dzieje, kurwa? Kurwa, mamy lód, jak powiedziałem, że nie ma, zaczął wpierdalać jakieś pryncypałki, kurwa, na sucho. Troszki cebulowe wpierdziela. Troszki cebulowe. Kurwa, nie ma lodu, trzeba na sucho pryncypałki wpierdalać. A tam chcesz popić, Labo. Bo chciałem, ja bym sobie energetyka zrobić. Siedzi, tak, kurwa, smutny, wpierdala pryncypały, ja pierdolę. Kurwa, czekaj, bo mi fil woda do filtrować. Dzień dobry. O! Spierdalaj stąd lepiej. Felipe, zapraszam na kanapę. Dobrze, Maju, czy ja mógłbym ciebie prosić, żebyś podjechała pod zakon, ten nasz zakon, i zaraz udzielimy rozgrzeszenia? Mhm. Super. Mógłbyś Dia pojechać z... No właśnie, co z Waflem? No, kurde, miło mi, że tak zrobiła, ale nie trolujesz? No ja myślę, nie, nie troluję, bo ci serio, dlatego ci mówię o tym, bo finalnie, wiesz, mi do niczego taka już osoba. No nie, no wiadomo, albo ride or die, jak to się mówi, no nie? Więc no tutaj nie ma co. A to się przydać, więc ci mówię po prostu. Ty kurde murdo, ty moja, Felipe. Słyszałem, że wczoraj jakaś kurwa była łamana. Jak to było finalnie? Opowiedz. No, palce tej kurwa. Erwinku, ja wiedziałem, że ty zrozumiesz. Szmata to... jakaś, pamiętaj co ci mówię, kurwa. Pamiętaj co ci mówiłem. Fosterka zostawić, bo rodzina, ale tak, chyba nie dasz sobie w kasę dmuchać. Jakiś kurwa, nie? Dawaj, opowiadaj, opowiadaj. No. Już nic jeszcze, bo musiałem coś protestować. No, no, no. Opowiadaj jak było wszystko, opowiadaj. Dobrze. Dawaj. No powiem tak. Ktoś się, no trochę mi się spodobało zachowanie wobec Heidi i tak dalej, chciałem ją chronić. No, no, no. Mówiłem jej to przez telefon, może chronić, bo jest częścią tak rodziny, nie? Wiesz o co chodzi? Tak. No, 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 i co się stało? Tak. Skoczyłbym za was wszystkich, nawet kurwa, siedzi. Nawet za Laba. Tak, ale teraz słuchaj. Za Laba. Przede wszystkim, chcesz byś wiedział, amigo, nie złamałem żadnych twoich wytyczy, żadnych, nie ma śladów, klub z mojej strony jest w żaden sposób zamieszany, nie był to nikt z rodziny, Landryn i tak dalej, to mi zero problemów z mojej no strony. No to nie ma zero żadnego problemu w i takim razie. Zawinąłem go, zero śladów, rękawiczki, połamane paluszki, obita morda, ale powiem tak, no wjechali mi się w roboty niestety, pierwszy. Wiem, bo to okazało się, że to był bait, ale słuchaj, ja chcę powiedzieć, oni przyszli, powiedzieli, że jest tutaj zbyt agresywnie, wiesz o co chodzi, a ja im mówię tak. No. A co ja mam z niego pizdę robić? To jest tygrys, kurwa. To jest tygrys. Jesteś kurwa tygrysem, pamiętaj. Jechanka z kurwą. Twoje słowa. Dobrze, dobrze, Felipe. Słuchaj, ja? No. Oni przyszli ze skargą, a ja przychodzę do ciebie z pochwałą. Bardzo dobrze, kurwa. Dziękuję. Jest jechanka i jest kurwa jechanka. Z Kurtem to jest problem, wiesz? Bo on, z tego co słyszałem, to on się buja z Lincolnem. Mógłbyś się dowiedzieć, żeby nie było afery potem rodzinnej jakiejś. Czekaj, bo Pinkiego zawijają, chodźcie.
zapraszam pana. Proszę pana, jest pan zatrzymany w tym momencie. Proszę, żeby pan podszedł pod radiowóz i położył ręce na... A czemu? Co się stało? Wyjaśnimy sobie wszystko na komendzie. Okej, okay, jasne. A to akurat tutaj się tak... Renfri wzywali wsparcie! Jest korump! No dobra. Panie Pingi, udam się na komendę za panem. Pan nie jest aresztowany, pan jest, nie jest jakby... Ale nie ma pan zatrzymany, zarzutów. A więc ja tutaj muszę zatrzymany dogadać się. Do wyjaśnienia. Tak, do przesłuchania. Tak, no, ja panie Pingi, bez adwokata ani słowa i jadę za panem. Halo, policja? Dobra. Coś, faza druga, faza druga. Jedziemy na komendę. Dobra. Chyba Maja czeka. Halo. Majusiu. Rozgrzeszenie musi chwilę poczekać. Pinkiego zawijają na komendę, jestem jego adwokatem. Okej. Okay. Czemu taka smutna? No powiem ci na... Dobra, no, powiem ci dobra, na dobra, daj mi chwilę. Mówią mi w ogóle, Erwin, że chory jestem, wiesz? Czemu? Ej, a coś gadałeś o jakichś tych? Gadałeś coś o jakichś lekach? Że bierzesz jakieś leki? No, każe mi Heidi brać. Leki? Ale ja ci powiem, ja się czuję, jak jestem, jak w więzieniu, jak biorę te leki, wiesz? Naprawdę. Takie więzienie w głowie? Mogę je odstawić? Możesz. Czas chociaż zobaczyć. Możesz, możesz. Zobacz, jaki będzie efekt bez nich. Dobrze. Ale pamiętaj, miej je przy sobie, w kieszeni. W razie co? W razie czego szybko, wiesz, łykasz. Dobra? Dobra. Ale to już tak jak będzie jakaś omega ostateczność, wiesz o co chodzi? A i najważniejsze, jak dobrze. Cię będą pytać, czy brałeś, to powiesz, tak, brałem. Tak jak mi Erwin kazał. O, tak, tak. Dobra, daj mi się, Erwin. Że bierzesz tak, jak mi Erwin kazał, wiesz o co chodzi? Tak, tak. Wtedy tak, nie tak, będzie tak, na ciebie, tak. Nie będzie przypierdolki. Dobra. Fantasty cię. Dobra, zostawiam cię tu, co? Ej, powiedz tak. No. Biorę tak, jak mi Erwin kazał, a jak zapytają, a jak ci Erwin kazał, to powiedz, że nie dzielisz się dokumentacją medyczną z nikim innym niż z lekarzem. Dobra. Amigo, nie ma problemu. Ale to właśnie... Dobra, ale nawet jak Pierre i Heidi będą kazać, to wyjebane. Ty tak mówisz i chuj. No to niech się mnie zapytają, kiedy bierzesz leki. Dobra. Czekaj, kurwa. Tak, słucham. Witam serdecznie na Kyle Serwin, wyższy adwokat. Jestem tutaj w sprawie pana Pinkiego na przesłuchanie. Jestem na górze komendy, oczekuję. I rozłączyłem się, zanim może coś powiedzieć. Fantastycznie. To ty dyktujesz, kurwa, warunki, pamiętaj. Pamiętaj, kurwa, Felipe, dobrze, no. Kurwa. Dobra. A powiedz mi, Felipe, dla atlestu. Co było, gdyby mnie zawinęli i byłoby wiadomo, że kurwa na krzesło idę? Zorganizowałbym, kurwa, wszystkich, całe, kurwa, miasto i bym, kurwa, z 50 krzeseł dla nich bym zorganizował. Kurwa, to mi się podoba. To mi się, kurwa, podoba. No, jak było trzeba, to samym ich, kurwa, pominął wszystkich. A! I wtedy, ja pamiętaj, już nie ma skrupułów. Wtedy już nie ma skrupułów. Nie ma. Dzień dobry, witam dobry. Serdecznie. Nakl Serwin w sprawie pana Pinkiego. 126, oficer 3 stopnia na OSHO. Dzień dobry. Poprosił panu tutaj pościelane, panu odłożę aktówkę na chwilkę. Oczywiście. Czy coś niebezpiecznego przy panu znajdę? Proszę pana, już sprawdzam. Znaczy śrubokręt mam tutaj, bo czasami się nam terminal psuje. Mogę tutaj oczywiście wydać. Okej. Okay. Znaczy to pan ewentualnie złoży tam w koszyczku. Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej. Proszę mnie tutaj. Więc teraz tutaj sprawdzę, na ile pan mnie oszukał ewentualnie, ale wierzę, że pan jest. Nie. Na spokojnie. Nie miałem być. No, okej, okay. Terminal, wytrych, czyli ta cała elektronika, laptop widzę, jakaś rybka, łowi pan? To jest moja złota rybka, to jest maskotka, proszę pana, dostałem go od taty. Okej, okay, dobrze. Zartowałem mój tata, ja tylko odłożę tutaj śrubokręt, proszę. I tu moją aktówkę. Zajebiście, bez licencji wchodzę, kurwa, lecę. Zapraszam. Był pan wcześniej na komendzie? Wie pan co, tak, miałem okazję, ponieważ prowadzę jednocześnie też fundację i wczoraj właśnie mieliśmy rozmowę z działem PR tutaj komendy, z panem Bazylem w celach datku i z panem Maru. Panem Maru, okay. To też dużo powiedziane, panem. Z Maru. Czy to widzę, że zaszły jakieś zmiany w departamencie. Tak, jest obecnie dział PR-owy. Przeszukane wszelkie jakby elektronikę i śrubokręty zostawił w koszyku przy recepcji, więc... Dobrze, tu zapraszam. W taki sposób, a już... Dzień dobry, witam serdecznie na Kill Serwin. Witam, dzień dobry. Witam, panie adwokacie. Słyszałem, że pan miał przygodę wybuchową po przyjeździe do miasta, tutaj kolega, się pana klient mówi. Wybuchową? Którą? Zapomniałeś wyłączyć silnika przed tankowaniem.
A, tak, oczywiście, jak najbardziej. No, bo nawiązywaliśmy no, do to było Nocleigh. Nocleigh. Tak, mega Nocleigh. O, tak. Okay. Szanowni Państwo, mój klient jest... jest Slay Queenem, to też trzeba o tym oczywiście pamiętać przy wkładaniu. Oczywiście, proszę odnotować. Dobrze, ja się przedstawię jeszcze raz. 126 na show. Tak, tak. Jak pan mamy po prostu kilka pytań właśnie odnośnie tego języka, między innymi tak, który zadał oficer. Tak, a to mogę najpierw porozmawiać z moim adwokatem? Jasne, oczywiście. Jakby państwo mogli dać mi sekundkę z moim klientem, dobrze? No, jasne. Pewnie. Dobra, kurwa. It's showtime, baby. Pamiętaj, jesteśmy przygotowani. 17 świadków w telefonie zapisanych. Posłuchaj. Pamiętaj tak, pamiętaj tak. Co chwilę powtarzaj, że masz na to świadków. Mm-hmm. Opowiadaj historię od samego początku do samego końca, co chwilę powtarzając, że masz na to świadków. Okej, okay, czyli w dużym skrócie. Ja hotel bary, ja kwadraciak, bójka, język Jack. Mm-hmm, ty chodzić cały dzień tak i potem wiedzieć, co się stało, zapomnieć, że masz bieliznę. Unikaj słowa maska. Tak, tak, tylko że słuchaj, kwadraciak, bójka, Jack. Unikaj konkretów. Kwadraciak, zauważyłeś Jacka bez języka, język. Zauważyłeś. Jak najmniej konkretów. No bo ja, no dobra. Bo ja, bo ten, no dobra. Słuchaj, muszę ci się zacząć. Szeptasz? Tak, oczywiście. Dziękuję. Yes! Yes! No bo muszę ci się do czegoś przyznać, bo ten powiedział się, no bo ja już poszedłem w tą bójkę i ten powiedział się spytać, czy wiem dokonać, że język. No, no, a ja no. Mówię, no bo była na karteczce. No i ja do niego mówię, no ile dobrze widziałem, no to ten zjeb co mnie podrywa i mówi do mnie, hej malutki. Ale nie rzuciłem konkretnie. Dobra, słuchaj, pamiętaj. Nawet weź pomisiaj policjanta, wiesz o co chodzi. Slay Queen. I mean, no ogólnie ona jest trochę zakręcona, ale w ogóle to, no dobra, trochę się zawstydzam, jak ją opowiadam, no ale ja już, dobra. No to od początku, byłem w pokoju hotelowym numer 718, jest Slay, siódme piętro, wiesz o co chodzi. No i ogólnie, no to tam, no doszło do tego, że ja i Barry Verstappen, bo to jest ten mojej psiapsi, Kylie! No to ogólnie właśnie Kylie Queen mówi do mnie, ej, ten bar jest taki, wiesz, trochę to zauroczony. No i my poszliśmy na ten hotel, ogólnie on mnie zapinał, no i to, no i potem to się skończyło tak, że... Chwila, wróćmy panu, będę przerywał, pana wypowiedział. Kto pana zapinał, bo to jest istotna informacja. A, Barry Verstappen, yes sir. Okej. Okay. Mega chora akcja. Mogę czasami, tam... szanowni państwo, też zadawać pytania tutaj do pana Pinkiego? Pytanie, czy był ten hotel, pokój hotelowy? Na kogo wynajęte? Halo? Nie wiem, bo to Barry Verstappen miał kluczem. Co za idiota. Rozumiem. Okej. A nie wiem, czy dobrze pamiętam, bo ile dobrze pamiętam, to na Gregorego Montanę. Co za debil pierdolony. Okay. Dobrze, jaką rolę tej z tym językiem ma Barry Verstappen? Słucha? Jaką rolę powiązaną z tą... Bardzo znaczącą, bo w ogóle ktoś tam dzisiaj zrobił zdjęcie i normalnie jak siedzieliśmy na łódce, mega w ogóle psycho, to jakiś psycho. Ale mówimy o sytuacji sprzed dwóch dni temu, nie? Tak, ale to się wszystko łączy, okej. Okay. Dobra, wracając do sedna sprawy, z tym językiem, jaki związek ma pan Barry Verstappen w związku z tym językiem? Mega znaczący, bo to był one to znaczy? Night stand. We ain't no lovers. Yes sir. No. W którym momencie pojawia się język w tej historii? Tak, no chwila, zaraz do tego dojdziemy. No i ja wychodzę nad ranem. Mam wrażenie, ja że pan już doszedł w hotelu. No oczywiście, parę razy. No i ja do niego mówię. Że, no dobra, no ja potrzebuję coś od ciebie, no i nie wiedział co mi dasz, co to za jebano gacie, nie? I sobie myślę, dobra, zakładam, ja byłem trochę pijany, no i ogólnie zakładam te gacie na mordę, no bo sobie myślę, ja pierdolę, ale mega fan, mega horny, może mu stanie i dojdę raz jeszcze. Mega fan. Czyli założył ale... pan jego gacie na mordę? Tak, tak, no. Okej. Okay. Jakiego koloru były te gacie? Ciemnego, of course. Ale brązowe nie były. Nie. Czemu miały być? A miały plamkę? Ale... To pytanie jest też tutaj dla mnie ode mnie. Czy plamkę miały? No, mogły mieć,
Ale ja nic nie czułem, więc możliwe, że założyłem je tył naprzód. Bo ogólnie to oglądałem na tutorialu, na TikToku taki tutorial. Jak zrobić z gaci maskę taką jak drillowiec. Unikać maski, co, no powiedziałam. To, jakby robiłem to pierwszy raz, więc mogłem się zajebać w akcji, okej? Okay. W ogóle zapomniałem, że mam tą maskę na głowie, bo ja tak się w ogóle cieszę. Jak drillowiec albo jakąś czapkę mam na głowie, w ogóle czemu nie, prawda? Jest play. No i ja wychodzę z tego hotelu, no i idę i w ogóle już jest ranek i w ogóle ten, ja trochę wcięty, tutaj pijany, dupka pobolewa. No i sobie myślę, dobra, idę na spacer, nie? Cały czas z gaciami na mordzie. No niestety, no mega głupie, ja sobie myślę, Jezu, czemu ludzie się tak na mnie patrzą, muszę wyglądać mega slay, period queen. Ale niestety chyba to było przez gacie, no. No i potem idę sobie i już jest jasno, bo już po prostu słonko wstało. Tu będzie ja krzesło, widzę. Do domu, idę w stronę kwadraciaka. No i ja przychodzę przez ten kwadraciak, nie patrzę na ten kwadraciak. Gdzie pan mieszka? Ja? No zwykle to ja śpię na The Last Resort. No ale jakby teraz robiłem po prostu obchód wokół, wie pan co chodzi, no nie? Z hotelu do kwadraciak. Przez Last Resort to bardzo naokoło. Ale ja panu wyjaśnię dlaczego. Ponieważ ja znam drogę po prostu na pamięć i padł mi telefon, nie miałem map, więc uznałem, że okej, pójdę na szpital i tam pójdę tunelem do autostrady, przejdę przez most. Ani razu nie powiedział, że ma świadków. Będę już na The Last Resort, bo tak zwykle dojeżdżam. Niestety nie mogłem tego zrobić inaczej, okej. No dobrze, zrozumiałe. Pytanie mam, czy ktoś w ogóle może potwierdzić tę sytuację zapinania i zakładania bielizny na mordę? No Bary. A ktoś oprócz Barego? No ogólnie to jakoś tak wyszło, że powiedziałem paru osobom, na przykład dawne takiej. W ogóle ja na przykład nie mówiłem takiej rzeczy. Ale ktoś jeszcze, jeszcze tam z tym mieszkają z panem i panem Barym? No nie, to z panem jeszcze z tym pojechałem. Nie mam tylu dziur, bo ja chcę tylko napomknąć, że to był środek tygodnia, było rano, słońce wzeszło. No i co? No i ogólnie rzecz biorąc, to po prostu ktoś mógł mnie widzieć, tak? Ludzie jeszcze do pracy, różne rzeczy, ludzie mnie znają, pan myśli, że ludzie mnie znają. Tak, no i co? No i ktoś mnie musiał zobaczyć, bo ja potem jadę sobie na Dobina, a do mnie podchodzi taka pani, ona ma na czyli imię pan, na Ky. Ale to pan przed tym pan mówił, że pan szedł, teraz pan mówi, że pan jechał? Nie, ludzie do pracy jadą, nie ja. Tak, on powiedział, że jadą. Powiedział pan, że jechałem sobie. To chodziło mi, że szedłem, no przecież oczywiste, że szedłem, czym miałem jechać? Pupa no mnie bolała cała, pytanie. Hello! Zadaję pytanie, czym pan no, jechał. Dobra, słodziaku. Dobra, no to let's go next. No i co? No i ja przychodzę na ten kwadraciak. Odpowie pan na pytanie, czym pan jechał. Nie jechałem, już to wyjaśniłem. To dlaczego dobra, pan się ja idę pomyliłem? Po jedzenie. Dobra. Panie Pinki, czy chodziło tutaj o jechać z kurwami? Oczywiście, ja jechałem z kurwami, period slay queen. Z jakimi kurwami? Imię, nazwisko i kurwy. Na przykład z Barym Verstappenem. Czyli pan Verstappen jest kurwa. No nie, ale dla mnie był, a pan myśli, że on jak mnie nazwał w łóżku? No, yes sir! No i potem idę sobie, no i tak jak mówiłem, dochodzę, tym razem na nogach, do kwadraciaka, a to jakaś dziwna akcja, nie? Patrzę w ogóle, jakiś typ, w ogóle on mi się kojarzy, że to taki zjeb, ale ja nie jestem pewien. I patrzę, a tam leży coś obcisłego. Ja podbiegam, bo jestem trochę influencerka. Myślałem, że to taki ogromny ślimak, co wychodzi po burzy. Ale okazało się, że to był ucięty język. Więc ja biorę ten język i po prostu patrzę na tego typa, na tego zboczeńca. A on coś tam... No i normalnie tyle go widziałem, bo uciekł. Uciekł. Po prostu on był już w oddali na tym kwadraciaku. Za kwadratami się schował już od mojej perspektywy. Wie pan co chodzi? Nie? Bez szczegółów, on mówi gdzie uciekł. Czyli właściciel języka biegł przez kwadraciak i zostawił swój język. O ile był to ten właściciel? Bo ja nie jestem pewien. Ani troszkę. Ale mówił pan, że bulbul robił. No tak, ale to bo ja pierdolę, on jest pewny, bulbul. Bo kartkę zostawił. Tak, a czasem na przykład robię randomowo ła. To co? Okay, to znaczy, okay. Że jestem potem? Ej, no way! Zdziszek, pozdro dobra. Dla ciebie! Dzięki za ósemkę! No, na kwadrat, gdzie pan ten język znalazł? Przed chwilą pan mówił, że pan na szpital doszedł i tam ten język był. Teraz pan mówi kwadraciaku. Nie, tak nie mówiłem akurat. Mówiłem, że łatwiej mi dojść do Last Resort, jak idę w stronę szpitala. Pan się skupia, panie policjancie. Ja się skupiam, mi tutaj. Ja lubię pamięta pan takiego posta na Twitterze,
jak dodał Lincoln, że nie starczy mu śliny na biedaków, to mi też śliny nie starczy. Nie, żeby pan był biedny, bo nie uważam pana za takiego, ale no, oszczędzajmy wodę, prawda? Save the water, play. Okej. No, i co? I potem ja biorę ten język, no i sobie myślę, boże, jakie obrzydliwe, on taki ciepły, ale ja wierzę w karmę, wie pan, ja wierzę w karmę po prostu. I w horoskop, i w gwiazdy, a wtedy to Merkury się ułożył w ogóle z Saturnem. A jaki pan ja ma sobie... ascendent? O kurczę, to aż tak nie wierzę. No. Czyli to są pomówienia, czyli pan nie wierzy, no? Nie, bo ja czytam tylko główny horoskop. To ma czas na czytanie jakiegoś ascendenta. A pan? Co? A ja? Nie wiem, nie sprawdzałem, ale chciałem dowiedzieć się, jak pan tak wierzy. A główny znak zodiaku? Główny znak zodiaku? Mhm. A jest pan w Słońcu czy w Księżycu? Nie sprawdzałem nigdy. Na pewno Barry jest w panu. Przepraszam najmocniej. Co? Był. Ale dobrze. Już tak mnie nie zeszło. No i co dalej, co dalej, co dalej? Co jak było dalej? No, i właśnie tak jak mówię, Merkury z Saturnem, w ogóle ja wierzę w karmę, nie? Ja sobie myślę, dziś trzeba zrobić dobry uczynek dnia. No więc ja biorę ten język, pakuję go do kieszeni i miałem przy sobie karteczki. No, zabrałem w hotelu, przyznam się, ale wydaje mi się, że no jest tak wciąż... No co to za kradzież, jakaś karteczka i długopis hotelu, prawda? No chyba mniejsza niż szampony i ręczniki. Nie, to jest widzowie GG. Ja widzę, że druga osoba nie chce być wolna. Sobie, biorę ten język i sobie myślę, boże, trzeba go oddać, więc ja idę. No ale trochę mi było wstyd, bo sobie myślę, boże, jakiś język. No więc chciałem go ogólnie w pierwszej chwili zostać po prostu na komendzie, no bo ktoś by go znalazł. Ale, wybiega jakiś pan, a to był pan, tym panem? To byłem ja tym panem, tak. Tak, tak. I tu uwaga, nie jest to brada. I pan w gaciach na głowie przybiegł na komendę, no? Mhm. O Boże. Teraz uwaga, dochodzimy do momentu kulminacyjnego. Bo ogólnie rzecz biorąc, no to ja chciałem to odłożyć, prawda? Chciałem po prostu dobry uczynek, karma wraca. Pan to chyba drzwi chciał zaczarować na samym początku. Bo nie, bo ja się wystraszyłem, bo pan normalnie, ja sobie myślę... To jest myślenie, to była myśl niekontrolowana, w ogóle nie chciałem być niemiły, to jest w ogóle slayent. Nie, dobra, on sabotuje akcję. Ten pan do mnie zaczął celować i ja sobie myślałem, boże, co za pojeb! Ale to tylko jaki, myśl po chwili. Co to do pana? Co? Kto zaczął do pana celować? No pan, nie zrobił. Najlepszy przypadek. Nie. A, w najlepszym to palca. Przypadku psychiatry. A może tak przy mi się wydawało. Nawet z palca do pana nie celowałem, no. Jest pan pewien? No oczywiście. Nie, ja jestem prawie że pewien, bo ja się prawie ścikałem. I co? No i wybiega pan i ja mówię, oh my god, what is happening here? No i pan mówi, proszę zdjąć maskę, a ja mówię, boże, co się dzieje? Nie powiedziałem tego, ja to pomyślałem, boże, co się dzieje, jaki cringe, w ogóle ten język taki ciepły. W ogóle, no, ja wyjmuję ten język wtedy w pośpiechu. I pan mówi, a ja do pana jeszcze powiedziałem wtedy, nie, chwila, boże, niech pan chwilę poczeka, bo tutaj coś jest nie tak. A pan mówi coś w stylu, no, nie chce mi się czekać, nie mam cierpliwości, nie mam czasu czy coś takiego. Nie, bo pan coś tam mówił, a ja panu powiedziałem, rozumiem, że już mi się cierpliwość kończy, że pan tą maskę ściągnął. O, właśnie, właśnie, ja sobie myślę, boże, nie miły, slayent, totalnie slayent, ej, slay. Ja pierdolę. Ja wtedy już w ogóle biorę ten język do łapy. Chyba trzeba powiedzieć, że nie bronimy go. Nie wybronimy go. Pan do mnie mówi, proszę ciągnąć maskę. Ja sobie myślę, boże, jaką maskę, ty co dać parę, nie noszę żadnych masek. A wtedy mi się przypomniało, że ja mam majtki Barego na głowie. Te majtki. A ja je w ogóle zdejmuję, jaki przypał, tam w ogóle plama z pery. Jezu, to masakra w ogóle. I ja wrzucam panu ten język, uciekam, odwracam się, czy pan mnie goni, po prostu nikt nie goni w ogóle. W sumie myślę, dobra. Nie, nie pana goniłem, nie goniłem pana, no. No, nikt nie gonił. W sumie myślę, dobra, faktycznie Merkury jest w Saturnie, dobry uczynek dnia spełniony, let's go next. I potem odjechał Barem Verstappenem samochodem spod komendy. Nie, nie było tam Barego. Jak to nie? No ja nie wsiadłem do Barego. Był tam, zaczepiał panią oficer, która ze mną podeszła. A, no to może był. To nie zwróciłem na to uwagi, byłem zbyt zestresowany. Natomiast nie wsiadłem do niego do auta, ja uciekłem, ja po prostu aż prawie do kwadraciaka dobiegłem znowu. Znowu ten kwadraciak. Nie uciekłeś, tylko pobiegłeś, tak? No tak, no ale uciekłem. Czemu pan po uciekał?
No bo było to mega żenujące w ogóle. Czemu pan od razu nie wyjaśnił sytuacji, jak pan wszedł w posiadanie tego języka? No bo pan w ogóle nic nie powiedział, co mi się dobra, Jezus, mega slay, no. Mega znaczy, dobry ustępnia. Jak pan podniósł ten język, to jak się pan zachował? A skąd pan wiedział, że do kogo należy ten język? No mówię panu, bo ja widziałem tego gościa na kwadraciaku i tak mi się wydawało, że to on. I sobie myślę, dobra, zjem, ale ja mam dobre serce. Ja mam po prostu ciepłe serce i po prostu może to jego, to go odnajdą. No odnajdą po prostu, on na pewno trafi gdzieś tam, wie pan, po prostu gdzieś tam do szpitala i to odnajdą, tak? Ale nie czyli byłem pewien. Pan, ale jeżeli rozpoznał nie... pan tam osobę z imienia po tym, jak odbiegał od języka. Nie o wiedząc, mój Boże! Język. A, dobra, no tak, bo ja wiem, jak on wygląda. Hello! I ja znam jego imię. To skąd pan wiedział, że to jest jego własność, jak pan nie wiedział, czy ma język, czy nie ma języka, bo sam pan stwierdził, no, że pan Boże. Nie wie, czy miał język. No bo uzna... Mówił, że gurglał. No ale przecież sam pan stwierdził wcześniej, że on też wydaje różne dźwięki, mając język, więc to nie jest dobry. Tak, ale hello! Uznałem, że tam jakąkolwiek poszlakę, bo jeżeli okaże się, że to nie Jack, no to wy powiecie, okej, okay, let's move on. Szukamy pana bez języka, ale jeżeli okaże się, że to Jack, to ty powiecie yes, Slay Queen, ale nam pomógł, period, do act. A jak pan poznał pana Jacka? No, bo on ma takie włosy obcisłe, w ogóle chyba ich nie myje, jakieś takie tłuste. Nie, to było pytanie, jak pan poznał generalnie. A generalnie, no on jest jakimś oblechem, ja jestem sobie kiedyś na szpitalu w aucie ze znajomymi, oni go znali, więc mi powiedzieli, że jest to Jack. A on mówi do mnie, hej maleńki, wymień się numerami, może coś ma, co nieco. A ja do niego mówię, weź pierdolaj, pieje. Okej, dobrze, to co pan wie o panu Jacku, w takim razie od znajomych? No, że jest zboczeńcem, że ich też podrywał i pan przecież sam to potwierdził, zanim przyszedł pan Erwin, że o, nie tylko dziewczyny, faktycznie, no nie tylko. Not slay, ain't slay, slayant. Dobrze, a jakieś szczegóły na temat tych obleśnych zachowań jego? Jest pan w stanie... No jak to coś? Co? On jakieś do mnie sprośne teksty rzuca, a pan myśli, że jestem jakiś taki, ja nie wiem, jakiś... Nie mówię stricte od pana, mówię też od znajomych. O no, kurwa. Okej, okay, czyli tylko... Tego się chyba nie da uratować, tak mi się wydaje. Znaczy, on mnie łapał, on mnie kiedyś zaczepił, ale to bardziej smirnął. Sobie myślę, dobra, może ciasno było w tym przejściu. Też na szpitalu, wszystko na szpitalu. Bo ja się z nim spotykam prywatnie. Czy nie zna pan historii ewentualnie pana Jacka z ostatnich kilku dni? Nie, ja w ogóle go nie znam. Czy jak pan powiązał w tym jakim razie znaleziony język z jego osobą? No bo skojarz... Tak, i sobie pomyślałem, matko jedyna, no napisze jakiekolwiek imię, jeżeli nie to jest on. Debil! No to jakby na przykład, załóżmy, czysto hipotetycznie. Ja na przykład nie znam prywatnie żadnej Kim Kardashian, ale jakby tam uciekała z tyłu jakaś kobieta... Kurwa, byś w parku go zobaczył! Witam, szefa. ...i długimi czarnymi włosami, to by napisał własność Kim. Czyli w momencie, znaczy w miejscu znalezienia języka widział pan też oddalającą się postać przypominającą Jacka, tak? Ale to mógł być coś inny, hello! A pamięta pan więc jak był ubrany? No, jakoś basicowo, ale no jakby nie zwróciłem na to uwagi, bo mi przerażył ten język, co myślałem, że jest ślimakiem. Ustaliliśmy już, że dobrą ma pan pamięć, że dużo pan pamięta i... Nie, to pan ustalił, ja się tym nie zgodziłem. No, ale sam pan... Jest coś szanowni państwo. Tym, ale może mam pamięć, ale może no. Nie mam pamięci fotograficznej, hello! Okay. Szanowni państwo, dobra. Tutaj... Pinki bardzo tutaj naokoło czasami coś mówi i może ja przeczytam notatki i pan Pinki powie, czy się zgadzają, czy nie, dobra? Aha. Poszedłem do hotelu 6718. Na pożegnanie wziąłem jego gacie i założyłem na mordę, żeby czuć jego zapach. Poszedłem do Lasta, ale przez szpital, więc byłem też na kwadraciaku i tam zobaczyłem kogoś, kto przypomina... Bo pan powiedział, że nie czuł zapachu gaci. Nie czuł zapachu gaci, czyli nie czuł zapachu gaci. Nie czuł. I z gaciami na mordzie, szedł przez miasto, przez szpital, trafił na kwadraciak. Na kwadraciaku znalazł język jeszcze i osobę... Jeszcze po drodze był klub. I jeszcze był klub. To faktycznie naokoło. No i potem na tym kwadraciaku znalazł język i osobę, która wygląda jak Jack, ale nie wiedział, czy to Jack, ale stwierdził, że zrobi dobry uczynek i odda ten język na komendę razem z karteczką, do kogo należy. Cały czas mając bieliznę nieobsraną na mordzie.
Poszedł na komendę oddać język, podszedł do niego policjant, powiedział, żeby zdjął maskę. Ale Pinky nie wiedział, o chuj chodzi z jakąś maską i wtedy sobie przypomniał, że przez ten cały czas ma bieliznę Barego na mordzie. Więc zdjął tą maskę, czytaj bieliznę, spanikował, że język jest ciepły, rzucił w policjanta i poszedł. Nie rzucił? Przepraszam. Okej. Okay. Na pamiątkę pewnie. Panie Pinky, czy ktoś może potwierdzić historię tego, że byliście, że się zapinaliście? Czy ty już słyszał o tej abstrakcyjnej historii bielizny? No właśnie, tak jak wspominaliśmy, tam się wydarzyły jakieś dziwne rzeczy, dziwne akcje. Może znajomy znajomych pracuje w lobby czy coś, na kamerach uchroniasz jakiś, nie wiem, bo to jest bardzo ekskluzywny hotel. Ale tak jak mówię, no potem do mnie dochodziły jakieś plotki, że jakiś gadżet, ja myślę, boże, prawda. Szanowni państwo, tak się składa, że jako jego adwokat zabezpieczyłem notarialnie 17 świadków, którzy byli świadkami tej historii, bądź słyszeli ją z opowieści w dniu wczorajszym. Jeżeli mogę, pan nie jest zatrzymany. Akurat ci świadkowie są niezwiązani ze sprawą. Oczywiście. Więc de facto świadkowie tej sytuacji nam są niepotrzebni. Tak. Dobrze. Niestety niepotrzebnie się pan natrudził. No. Nic się nie dzieje. No. Oj, mój klient się ślini. Oj, przepraszam. No dobra, a jeszcze jedno pytanie. Ale nie zapomniał, żeby powołać osób, które to potwierdzą, ale żeby się zaślinić, to kurwa pamiętał. Kiedy był 1 września? 4 dni temu. 4 dni temu. A jaki to był dzień tygodnia? Niedziela. A wy wtedy mieliśmy dzień otwarty? Tak. O, no to pewnie sprzątałem. Bo pamiętam, że potem nie wyspałem się do szkółki. A sprzątał pan? Przepraszam, ile ma pan lat? Na klubie. 21, jest trochę, wow. Jaka jest szkółka w wieku 21 lat? W niedzielę? Poniedzielna. Okej. Okay. Poniedzielna. Tak zwana poniedziałkowa. Mhm. Okay. Nigdy pan nie studiował z tego wieczorowo, w tygodniu, zaocznie i w ogóle? Nie, mam w chmurze, wie pan. Pytam pana adwokata. Chciałem obronić. Nie, ja jak najbardziej. Nie, bardziej chciałem po prostu szczegóły, prawda, tutaj wyciągnąć, ale oczywiście jak najbardziej istnieje taka możliwość, tak. Czyli był pan w klubie w ten dzień i później pan sprzątał po imprezie. Yes, sir. Szczerze? Czy w trakcie spotkał pan pana Jacka? Oj, wie pan co, nie pamiętam, ponieważ powiem panu totalnie szczerze. W trakcie imprezy byłem DJ-em i większość czasu tutaj w konsolę wpatrzony. Okej, o której pan skończył sprzątać klub? Ojeju, no wydaje mi się, że w domu byłem jakoś tak przed drugą, coś takiego. Boże, w końcu pomyślał. Czy ktoś może pan potwierdzić to, że do godziny drugiej w nocy był pan w klubie? No jasne! Inne osoby, które też sprzątały klub. Hello, to znaczy? Nie pracuję tam sam. Ja bym chyba tam się slejnął, gdybym miał sam tak pracować. Jasne. Jakieś imiona, nazwiska? No na przykład Heidi Bunny, yes sir. Kto, okay. O, albo Paulun Waflu. Ktoś jeszcze? Oj, zapomniałem, jak on ma na imię i nazwisko, ale Laborant. Laborant! Okay. Dobrze. Wróćmy może na chwilę jeszcze do persony pana Jacka, Rickera. Czy wie pan może, czy pan Jack ma jakiś wrogu? Jakieś problemy na mieście? Laborant! Ja, tak? No, czy no. Tak, czy pan... No, nikogo innego nie przygotujemy. Ja pierdolę, tragedia. Nie, wydaje mi się po prostu, że ludzie go nie lubią, bo jest naprawdę jakimś zboczeńcem. Mi się wydaje, że to trzeba do choroszczy. Czy pan Pinky uważa, że tutaj dwóch policjantów to są mężczyźni przystojni? No, uważam, że mega slay. Od 0 do 10 jakbym mógł poprosić o overall opinię łączoną. Ale to będzie średnia ważona? Czy... Średnia ważona będzie, No to ogólnie... Teraz wyjdzie, bo to albo nie, inaczej. Każdego od 0 do 10, ale pan poda już złączoną, czyli na przykład, nie wiem, będzie na przykład 17 na 20. Proszę bardzo. No właśnie się zastanawiałem, czy będziemy operować no to, 20 czy 0,10. To daje 12 na 20, pan po lewej trochę zaniża, ale to przez te okulary, po mojej lewej. No i szkoda, że nie ma tu Hanka Overa. Okej. Ma pan słabość do TikTokerów? Aha. A gra pan w Minecrafta? Mhm, kiedyś? Boże. Oj. Ej, faktycznie, jak ja byłem dzieckiem, to hangover, oj, to hangover nie był. Sytuacja jest, szanowni państwo, następująca. Mój klient jest chory.
To o, w tym temacie proszę się zgłosić na Pitboxa i tam ewentualnie... Trzeba będzie go zgłosić po prostu na dodatkowe badania. Na chwilę obecną chyba więcej pytań nie mamy, tak? No ja nie mam więcej pytań. Dobra. Ja bym udostępnił pan jeszcze raz Pinky, tak? Yes, Pinky Slay. Pinky King, Bisexual Prince. Panie Pinky, pan prosiłbym, żeby pan nie wyjeżdżał z miasta i stawiał się na ewentualne wyzwania. Oczywiście może być pan sam, może być pan z adwokatem, jeśli potrzebowali uzupełnić pana zeznania. Yes, ja sir, czy miałbym wyjechać? Pana numer, jasne. Tak samo ja panu udostępnił swój. I wiedzą państwo co? Ja tylko na szybko tutaj wykonam sytuację, manewr. Zróbmy tak. Claudia Smith to jest tancerka, świadek wydarzeń odnośnie zapinania w dupę. Dalej mamy, szanowni państwo, już przechodzę dalej. Świadek 18, jest to Hugo, również udostępniam jego numer. Odnośnie świadków w tej sprawie, bo to jest gorący temat ostatnio w mieście. Dalej, kogo bym udostępnił, to Oliwka. Oliwka wszystko widziała, także jak najbardziej również udostępniam numer Oliwki. Świadek 6. A ja chciałbym tutaj wymienić się numerami, tylko proszę o oddanie moich dwóch telefonów. O mój Boże, strzały. To chyba strzelnica. Chyba tak. Strzał go hukanem. A pan, panie Erwinie, jak tam życie? Jak życie? Widzę, że tutaj na dobrą drogę pan wstąpił. Ale rzeczywiście, prowadzimy fundację. Właśnie, szanowni państwo. No. A może byśmy przy okazji wykorzystali ten świetny moment resocjalizacji do wpłacenia jakiegoś datku na chorego pieska Owo. Jest to chory piesek, który potrzebuje operacji oczu w Europie. Dobra, kto skonfiskował telefon ewentualnie? Czekaj. Na ile byśmy mogli tutaj wystawić fakturkę? 2000? Witam. O, hej Maru, Slay! Dobra, Maru, posłuchaj mnie, to nie tak, że ja tu stoję... Dobra, stoję tu kurwa 40 minut i akurat teraz wyjąłem terminal. Chowaj ten terminal. Dzięki wielkie. Pinky. Hej! Co zrobiłeś? Nic. Ja właśnie uczyniłem dobry uczynek. Czyli rozumiem, panie Erwinie, że już się nie spotkamy na żadnym plutonie egzekucyjnym? Oczywiście, że nie, jak najbardziej. Jedyne, gdzie możemy się spotkać, to w fundacji Nowa Nadzieja. To co, może ten terminalek z 2000 przelejemy na fundację? Dobrze. Ma pan chrypę, panie Maru? Pan też był w pokoju 718? To na chwilę obecną temat jest zamknięty. Nie chciałbyś. Maru, ty masz tego, rekrutant... Gościa, z którym prowadziłeś rekrutację. Przepraszam, czy możemy notarialnie potwierdzić, że pan Maru wiedział o aferze 718 już wczoraj, a teraz powiedział, że chciałby być w tym pokoju? Czy możemy to notarialnie zabezpieczyć i zapamiętać tą informację? Bardzo bym prosił, dziękuję bardzo z góry. Jeżeli chodzi notarialnie, o zabezpieczenie notarialne, to trzeba rozmawiać z kapitanem. Oczywiście, że tak. No. Z kapitanem bombą, tak? Nie, kapitanem Romano albo wieczorkiem. Rozumiem, nie, oczywiście. Wybuchowych akcji to pan lepiej niech nie robi, bo to szkoda zdrowia. Nie ma co, oczywiście. No co, pozostało chyba panu Pinkiemu podziękować za służbę. Tak, właśnie, jakby pan mi nie wchodził w słowo, to... Bardzo najmocniej przepraszam. ...obywatelski obowiązek, jaki pan spełnił. Tak jak kolega wspominał, proszę się jakby pozostać na łączach i w zasięgu tego, żeby tutaj do nas przyjechać. I jak coś będziemy potrzebować jeszcze dopytać, to będziemy się kontaktować. Of course!